Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, o czekajcie, donaty, ostatnim, w kolejnym odcinku Overwatcha, którego nie było dawno, albo jest event, tak, rocznica Overwatch, tak, i sobie sprawdzamy sobie skineczki, oczywiście zobaczymy, czy jest jakiś tryb, salon gier. Okej, Football Lucio jest, to może sobie zagramy potem, nie szybkie gry, tak, ogólnie otworzymy sobie skrzyneczkę jedną, ja w Overwatcha gram czasami, jak wiecie. Więc postanowiłem nagrać ten odcinek, bo zawsze jak są eventy, to pokazują, jakie są skinki. Ci, którzy nie mają Overwatcha, na przykład zastanawiają się nad kupnem, no czy się opłaca, czy coś ten desem brać. Może pierwszą skrzyneczkę i... Legenda? Ej, naprawdę? XD. Ej, lol. Dobra, spoko. Jeszcze mi się prezentacja zagrania. Ej, nice. Ej, w ogóle, no właśnie, zacznijmy od tego, że Overwatch prowadził coś takiego fajnego, że w tym roku Overwatch ma wszystkie skiny dosłownie są dostępne, na przykład do wieprza. Wszystkie skiny są dostępne, dosłownie wszystkie skiny są dostępne, więc to jest nice, że można sobie każdą kupić, ale tak, ogólnie poradzimy sobie skiny, jakie są dostępne. Sorry, że tak, kurde, seplenie, ale muszę, postaram się mówić wyraźniej, może tak. Każdy skin jest dostępny, więc to mi się bardzo podoba. Ogarniemy sobie, czy jest jakiś... Pozy to pewnie są, albo nie ma. Play of the game, prosto w cel, co wszystko było. Tak, Bastion wiem, że ma skinka, bo na trailerze był. To jest to? Tak, ale on jest ciekawy, w sensie spoko wygląda. Ma pieprzonego ptaka robota na swoim tym... O, ładnie wygląda ten Bastion, podoba mi się. Ale tylko i tak nie zdobędę, bo pewnie nie będę grał jakoś mega dużo w tego overka, ale może na strumyku jakimś. Ładny jest ten Bastion, podoba mi się, nawet spoko. Robotaniec, a to było już rok temu, ale w sumie on jest spoko. Szczególnie moment jeden, nie? Moment piękne, tak dokładnie, dobra. Coś mi tu jeszcze ciekawego mamy? Nie, ale no spoko, trafił nam się skin do Symmetry od razu. Okej, okay, to jest skin. Wygląda jak Task Horizon. W sensie no, albo Gowy, nie wiem, takie podobne. Fajną ma tą, to coś. O, fajną tarczę ma w porównaniu do klasycznej. Nice. Też ładnie. Emotki, taniec, a bo ona nie dostała, tak przecież ona jest nową postacią, że tak powiem, więc w sumie tak. No taki wiadomo, dupy nie urywa, w sensie taniec jak taniec, wszystko się ładnie nagrywa, wszystko się ładnie nagrywa, to very nice. Polałbym wszystko pokazać, więc tutaj wiecie, profesjonalne normalnie wszystko. Dobra, Diva coś dostała, raczej nie. A no tego co był rok temu, czyli retro, którego używam do teraz, bo według mnie nie jest jakiś najgorszy. Jest nawet niezły, szczególnie ze zmienia teksty chyba. Tutaj nic nie ma ciekawego. Tutaj też nic na Play of the Game, to raczej też nie dostała nic, dokładnie. Dobra, sprawdźmy Safaritę panom. Ona chyba ma ten co rok temu, tak, dokładnie. W sensie, no on nie jest jakiś mega najgorszy. Ale mi się tak średnio... W sensie, nie no, nie jest zły. O, może tak, że nie mi, że mi się nie podoba mega. Rakietowa gitara, a to już też z rok temu, ale... Na ten sam event, więc... No, super ekstra do tego, żadnego skina fajnego do fary nawet nie mam. Play of the Game, no to nie jest z tego, więc... Genji. Genji raczej nic nie dostał, jeżeli mi się... A, Sentai, no ten co był rok temu, ten kurde Power Rangers normalnie, czy tam nie wiem co. On nie jest zły, ale ten... Okej, okay, jest dostępny Blackwatch Genji. Chyba sobie pogram w tego, bo mimo to, że nie gram jakoś dużo Genji. I mam skina takiego jak Baihu. I w sumie Destiny. Dynasty, Boże. To jednak tego Genji'ego bym chciał mieć. Jakieś emotki, taniec, a to taniec to był też rok temu, więc... To nas nie interesuje, Play of the Game też nic nie ma, kwestie to nie, bo to za dużo by nam zajęło. Sprawdzanie kwestii, Hanzo. Hanzo to jest chyba z eventu, tak? Był, w sensie no rok temu, a ja go zdobyłem po prostu, ale ten Hanzo jest chyba jednym z ładniejszych skinów. O, komputer dostaje dawno. Jeden z ładniejszych skinów do Hanzo według mnie, naprawdę jest ładny. No i ma fajny look, i szczególnie jeszcze jest dziedzic dostępny, on też jest kozacki akurat. I na luzie też nie jest zły, w sensie dużo osób go nie lubi, mój kolega, bo ma kolczyki, ale przypał. Ładny łuk ma ten dziedzic. No, w sensie i tak go nie zdobędę, ale warto pokazać, nie? Play of the game raczej nie, nic nie ma, dobra. Lucio chyba coś dostał. Beat, tak, dokładnie. Fajne okulary ma. W sensie jest różowe całe, w sensie nic nie mam. To wygląda jak Tetris. Okulary ma fajne, broń po kacie, nawet spoko, nie jest najgorszy, nie? A poza tym nic takiego. Król popu. A, no to taniec to każdy miał to rok temu, ale ten skin też, też jest dostępny pewnie, bo ten też właśnie był z rocznicy Overwatcha, więc zapewne jest dostępny. Play of the game raczej żadnego nie ma, dokładnie. Łaska, raczej nic nie dostała. Goździk za kiłę.
Nope, łaska nie ma nic. A disco ma, no ale to też był dawno już. Myślę, rok temu. O, a tutaj mam jakieś pozę. Parasolka, ale to też chyba było. Nie wiem, nie pamiętam jak to było. Kurde, skleroza nie boli, nie? McCree dostał jakiegoś dziwnego. Sherlocka, no właśnie. Się nie jest zły niby, nie? Niby nie jest zły, ale... Ale who knows, jakby drobno... Uuu, ale ma fajny pistol. Podoba mi się taki staroświecki, że tak... Ale, ej, dobra, no jednak ten skinek jest nawet ładny pod względem broni, mi się podoba. Taniec liniowy, to też tam te tańce, to co można sprawdzić gdzieś, kurde. Bo to tak wygląda, że się zanudza na śmierć, że tyle tego mamy. Iskra, to jest dostępne, to jest akurat fajny play of the game, ale... No wiadomo, i tak tego nie zdobędę. Chyba, że przy No Life'ie trochę wyrocza, ale... O, to było rok temu dostępne, ten skin. Pszczelarka May. O, to wiadomo tam. Ale chyba innego nie ma, nie? Nope. Ale fajne jest to właśnie, że oni zrobili, że wszystko dosłownie jest dostępne, więc to jest akurat nice. A to chyba nie jest dostępne, czemu jest na szaro? I don't know. Play of the game, psikus. Nie, tutaj nic szczególnego nie ma. Dobra, Moira. Moira też raczej nic nie dostała, ale są właśnie dostępne ten Blackwatch, jest dostępny za 3000. Mi się ten Blackwatch akurat tak średnio podoba, ale wiadomo, każdy ma swój gust. Emotki, taniec. No właśnie, taniec Moira, co ona tam ma? A, no, super. Ale ta legenda, co mi na początek dropa, jestem w szoku. Orisa. Orisa też dostała skórkę. Duch lasu. Ale, o ja pieprzę. Nie wiem, dlaczego mojemu koledze się nie podoba ten skin, a mi się podoba akurat bardzo. Lubię takie leśniste może skórki. Jest kozacki według mnie, mi się podoba. To jest dostępne, nice. Play of the game raczej nie. Nope. No to jest też dostępne, to super. Dobra. Doomfist dostał swagerskiego skina, nie? Ja go chcę, muszę go mieć, nie wiem jakim sposobem, jak go chciałbym dropnąć. Bo ten Doomfist po prostu jest piękny, nie? Naprawdę, mi się tak podoba. Te okularki, taki typikalny gaz. Naprawdę, jest beautiful, nie? Ten skin jest chyba jednym z najlepszych. A taniec, no właśnie, jaki taniec, no Doomfist. I ta twarz, nie? To jest po prostu szczyt. Play of the game raczej żadnego nie dostał. Kwestie to nie będę... Bo kwestii jest za dużo, naprawdę. Za dużo jest kwestii. Tutaj oczywiście pan Reinhardt nie dostał nic od bardzo dawna. No ma, kurde, tutaj taniec, który dostałem już rok temu. Poza żadnej. Play of the game też raczej żadnej, dokładnie. Dobra. Smuga niby też coś dostała. Ale gdzie to jest niby? Nie dostała jednak? Naprawdę? A nie dostała, ale to jest taki dobra, what the fuck. Wygląda jak kurde Arteus trochę z tą fryzurą. Ty? To nieźle, a jakie ma ten? No, ale nawet spoko bronię, not bad. Arteusie do mnie. Szandarfo. What the fuck, co tu jest? Aha, nie wiem, jeżeli ktoś mi to może wytłumaczyć, jeżeli ktoś się zna na Overwatchu, to... Oczko. A, wow, super, normalnie, pokczampik. Tego nie chcemy. Tutaj też nic nie ma ciekawego, dobra. Reinhardt już był, halo, teraz Sombrinia. Sombrinia coś ma? Chyba nie. Nie dostała nic, no poproszę. Skina, a taniec ma, ona nawet spokojnie narzeka. W sensie odblokowałem rok temu, więc oki. Mi to pasuje. W Overwatchu i tak kiedyś grałem, ma prawie 300 level w Overwatchu. Nie jest to może jakiś mega wysoki. Ale zawsze, nie? Jednak, dobra, tutaj nic nie ma, play of the game. Symetra, no my dostaliśmy przed chwilą tego skina. Iluzjonistka, jest nawet ładna, podoba mi się. Fajną rękę ma, to mi się podoba. Czarny strój. O Boże, ale on ma fajną broń, pieprzona. I dobra, jestem zadowolony z tego skinka. Nice, fajnie, że mi dropną. Jest kozacki, nice, podoba mi się. O, to wiadomo, to co było rok temu. Widzę, że tutaj już koledzy na Discorda wbijają, bo mamy w co innego grać, ale pany, ja wam tu wszystko przedstawię. Torbjorn niby dostał, ale... O my g, ej, ten skin jest OP. Mi się podoba, lubię niebieskie kolory. Szczególnie. Ale jak on wygląda ciekawie, w sensie... O, jakie działko takie kurde ala alienowe, nie? Coś w ten desen. Ładny, podoba mi się to. Naprawdę jest kurde, no... Good Orisa skin, ktoś na czacie pisze, no, to prawda. Taniec jest dostępny. No taniec do odbioru jest OP i ten skin Magni jest zresztą ładny. Ja lubię. Play of the game raczej żadnego nie dostał. Nie dostał. Dobra, Widowmaker, trupia wdowa, raczej też nic nie dostała, no chyba, że... Nie, dokładnie nic. Na razie nawet skin do Widowki nie wiem, który jest ten może. Nie wiem, nie gram Widowką, bo jestem głównym na Widowce, więc no... A i ma balet, super, nie?
No to tam wiadomo. Hosy. Nothing. Play of the game raczej też nothing, dokładnie. Bra. Wieprzu to już sprawdzaliśmy w sumie, że nic nie dostał. Ale ma morsa dostępnego, ale 3000, więc i tak na niego nie nazbieram. Emotki, mały przyjaciel. A to jest to, jest spoko. To jest nice. Pozy. Co moje to moje. Nie, nic nie ma. Play of the game, uczta jedynie. Nie, to tutaj nic nie dodali by pana. Winston chyba też nic nie dostał, jeżeli dobrze wiem. No jest ten okaz, ale to jest jeden z brzydszych skinów, jaki jest w grze. Według mnie twist. No to też rok temu. Każda postać ma teraz taniec dostępny, więc. No. Nie, to podziękujemy. Ohoho, tak. Zarya, raczej nic nie dostałaś, nie, koleżan? A, on właśnie, on ma tego dostępnego. Mimo to, że nie gram z Zaryą, to akurat tego fajnie, że minimalizuje na 40 tysięcy razy. Akurat tego skinka to ja bym chciał mieć bardzo, bo jest jeden najładniejszy skin chyba do Zarii według mnie. Także tego. 1000 tylko. Mimo to, że nie gram jakoś mega często, bo prawie w ogóle, ale wiadomo, nie? I tutaj nic nie ma. Dobra. Kto teraz? Zyniatar. Zyniatar czy nic nie dostał? Nope, nic nie dostał. Emotki? Też nic. A nie, taniec. No ale to on ma chyba jeden z lepszych taniców. Bo w sensie pod wpływem, Fajny ma efekty bardzo. Tak, ale mniejsza z tym graffiti. Nie graffiti, play of the game. Nie ma nic. I złomiarz chyba dostał, tak byłoby najmniej na tym. Tak, bukanier. Piraci z Karaibów się skłaniają, co? Jeszcze Nerwariena jako kurde cosplay tutaj chyba jak gra Sea of Thieves. O, ale ma fajno. Broń mi się podoba bardzo akurat, przyznam szczerze. Fajny jest ten skinek. A jak opona? Pewnie ten. Kotwica, nie? O kurde, ej nie, skin kozacki, podoba mi się. I tak go nigdy nie zdobędę w swoim życiu, ale odpalę sobie może ten. Zobaczcie, zaraz takie kuchanie, ale muszę wiatrak odpalić, za gorąco jest. Reaper raczej nie dostał nic. Albo nie, bo mam tutaj odpalone Halo Kartus. Nie, ale jest żołnierz dostępny, Dracula i żużlowiec. No wszystkie 3000, fajnie, że jest mój main, a nie ma żadnych skinów tanich, kur. A jest jakiś fajny, którego bym mógł odblokować? Pewnie, że nie, ja mam wszystkie prawie. No i tutaj mam też wszystko. No i to tyle. A nie, jeszcze żołnierz. Żołnierz dostał kozackiego skina, nie? Ale który to jest? Alpinista? Nie. Czy to jest? Naprawdę? To jest skin? No to ja go muszę mieć ogólnie, nie? Bo mi się podoba w cholerę ten skinek, ze względu na to, że mod jest po prostu ładny, a kosztuje tylko 750, więc go raczej będę chciał na 100%. Jest ładny w cholerę. Cyborg jest dostępny, alpinista też jest ładny, ale nice, nie wiem jakim cudem on jest warty, tylko tyle. Coś jeszcze ciekawe? Nie. Play of the game, nie. Dobra, no tak, z tego wszystkiego nie zdążymy zagrać, bo jednak ten odcinek trochę trwa, ale no skinki są ładne. Według mnie Orisa jest naprawdę kozacka, duch lasu, jest naprawdę ładna w cholerę. Doomfist jest naprawdę też OP. Doomfist, pokaż się jeszcze raz, garniak. Jest piękny, naprawdę, dobra. Także to było na tyle, przedstawienie szybkie takiej postaci i fajnie, żeby się, albo nie, mam pomysł. Weźmy sobie szkolenie i zobaczmy tą broń z bliska tej symetry. No jestem zadowolony, że mi dropnęła. Naprawdę, jestem w szoku wręcz. No. Pierwsza skrzynka legenda. Pokaż mi ją. Ja gram symetrą często, ale... Ale ta ręka, o my g, ej, ten skin jest... Pieprzony, ale jaka fajna broń jest. O, najsik. Nie, nice, mi się skinek osobiście podoba. Ta ręka jest bardzo fajna, ej. Ej, nie, ja jestem zachwycony, że mi dropnął taki skinek od razu. No, a jeszcze teksty zmienia, to nice. To tym bardziej, abakatabora. Normalnie się Harry'ego Pottera bawi tutaj, Harry Portier. Weź się pan resp, ja chcę zobaczyć, czy się teleport, wiem jak wygląda, ale wolałbym w grze tak prosto. Pokaż. Ładnie, jest się taki czarno-biały, nie? Dobra, no nice skin, mi się naprawdę podoba. W sensie ładny, spoko, że mi dropnął, jestem zadowolony. Dobra, dziękuję za oglądanie, jeżeli was to zainteresowało, to oglądaliście po prostu najzwyczajniej na świecie. Tylko przedstawienie skinków, także jeżeli macie Overwatcha, to grajcie, jeżeli jakiegoś skinka nie zdobyliście, bo wszystkie dosłownie są dostępne. Jak chcemy sobie Blackwatcha na przykład zdobyć, bo jest to najładniejszy skin chyba do Gendziego, jak nie najładniejszy, ale to każdy ma swój gust, także dziękuję za oglądanie i życzę miłego grania w Overwatcha, jeżeli ktoś posiada, jeżeli nie, to opłaca się kupić grę, bo niby fajnie się gra. No ja to na razie skończyłem z Overem, ale jak są eventy, to trzeba korzystać, więc raczej sobie pogram parę razy, no. Także na streamka wbijajcie, to trzymajcie się i elo, miłego dnia życzę, po wieczoru w sumie już.